Witam was tutaj, cześć i cześć Zanusz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasto Ogrodów, Miasto Szczęścia. Pozostało nam, no, mniej więcej 62 dni do otwarcia metra warszawskiego na Woli. I otwaliłem miasto i proszę bardzo, to nam się wyskoczyło. 75 tysięcy nasze Miasto Szczęścia, Miasto Ogrodów już dobiło. Mamy nowy kawałek ziemi i lotnisko, więc ewentualnie jakby coś. Kto wie, ale ja planowałem póki co trochę inne rzeczy. Zaczynamy! Dobrze, to bez zbędnego już przedłużenia i gadania. Przechodzimy do tego, co mówiłem po jakichś paru ostatnich odcinkach. A mianowicie, nasza kolej jednoszynowa, która miała pocisnąć się tędy, tutaj, tędy, różnymi tutaj częściami i przejeżdżając na drugą stronę, gdzie w tym miejscu, jeszcze nie wiem, albo zrobimy jakiś fiku-miku i wjedzie tutaj, co jest jedną możliwości, albo postawimy tutaj stację, i będziecie się to po prostu jakoś rozjeżdżać. Ale chyba mimo wszystko zrobimy, żeby był tutaj wjazd, jakby coś, bo to jest taki mimo wszystko dworzec główny, który tutaj wszystkie linie zmniejsza i tutaj wybudujemy sobie dzisiaj nową dzielnicę mieszkalną i to zbudujemy sobie po tej stronie z kolei dzielnice handlowe. One tam promy już pływałem od jakiś czas, od dawna na dole, ale to się wszystko oczywiście coraz bardziej rozwija. Zobaczmy sobie najpierw, jak tam nasze metro działa w tym rejonie. Jeszcze jedną rzecz wam wszystko mogę pokazać, bo linia metra, tak, to jest to. No, całkiem nieźle, 64 osoby, pociągi na pewno nie jeżdżą puste, no to dobrze, jak jest coś takiego, to już jest bardzo dobrze. Jak jest tutaj z tymi promami, które nam daleko dosyć płyną? Też są ludzie, nawet bym powiedział, że dosyć nieźle wykorzystują. I tutaj nasz prom, który płynie tutaj po tych wszystkich naszych przystankach. Dobrze, dobrze się wszyscy bawią. Dobrze, natomiast jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem między odcinkami, no nie jest to jakaś zbytnie spektakularna, chociaż jednak pociągnąłem kolej jednoszynową, tak, w drugą stronę, przyjeżdża przez naszą wspaniałą górkę, bez przystanku tutaj. Mamy już na razie kolej linową, jakby coś. I zjeżdża tutaj. Stwierdziłem, że to może być ciekawy... Nie, to, że nie ma wody. Stwierdziłem, że to może być ciekawy punkt przystankowy dla naszej tutaj po prostu transportu. Co do dojazdu drogowego, to jest od góry, żeby jakby coś jakieś, no, komunikacja inna nie weszła w drogę. Ale jak mi się wydaje, ludzie może będą chcieli z tego później korzystać chętnie. Tu mają przejście dla pieszych i tramwaj, co było chyba dla mnie najważniejszym tutaj miejscem, jeżeli chodzi o przyszłość. Natomiast sądzę, że może, kto wie, zobaczymy. Zresztą pożyjemy, zobaczymy. Na razie zacznijmy od tego początku, czyli od tej części. Jakby to rozplanować sobie, no najlepiej, żeby to tak przyjechało, tak, jak teraz pokazuję przed telewizorem palcem. Tak, wy niestety nie widzicie tego palca. To jest dosyć dużym minusem, no ale no. No to tak, pierwsza stacja, to, i to jest chyba oczywiste, będzie się znajdować w tym miejscu i będzie już tak trochę wykrzywiona, żeby skręcać tutaj, bo kolejną stację chcę sobie tutaj postawić. Czyli tak, pierwsza będzie gdzieś tutaj, mniej więcej. Z czego kolejna będzie tutaj. Tak, te pociągi będą miały daleko od siebie stację. To mogę od razu już powiedzieć na samym wstępie. Więc tak, zacznijmy od właściwie postawienia tego. Robi nam się noc i przyspieszmy sobie czas, żeby szybciej nam się skończyła ta noc. No a to tak, to możemy pozamykać. I tak, ty już stąd sobie takim tutaj... Jaki byśmy... Nie, on tutaj będzie gdzieś tutaj ta stacja. No to właściwie teraz ustawimy sobie to tak chyba... Żeby nie musiało to mieć jakiegoś dużego zakrętu tutaj. Bo to też jest dalej niezdrowe, jak jest zbyt duży zakręt i później się to będzie mi tutaj walczyć z tym. Okej. Chyba jakbyśmy to zrobili więcej jakoś tak, to nie byłoby tak źle. Postawmy sobie naszą stację. Niestety stacje kolei jednoszynowej oczywiście, przypominam, są bardzo głośne, więc w tego typu scenariuszu nie powinniśmy z tego korzystać, no ale mimo wszystko uwielbiam ten środek transportu, a ponieważ go nie ma nigdzie w Polsce i ogólnie w naszej okolicy, nawet w Polsce, no to stwierdziłem, że jakoś musimy sobie radzić, więc go zbudujemy sobie w swoim własnym mieście. Tu możemy wrzucić, żeby się budowali i stąd dajmy sobie prostą drogę, a właściwie prosty tor jednoszynowy.
No i już widzimy pierwszy problem. Bo tutaj park po drodze. Nie chciałbym tego parku stąd wykorzeniać, bo on mimo wszystko tu był pierwszy. Ale coś trzeba będzie z nim zrobić. Tak, bo jak my tu wyciągniemy nawet prosto, to tutaj, no nie ma bata. No nie ma bata, żeby to tak mi przeszło, a też nie ma bata, żeby nad tym nie przeszedł tworkiem. Teraz sprawdźmy, na jakiej wysokości musi to być, żeby przejść nad górą. Okej. Oj, wysoko musi być. Oj, wysoko musi być nad tworkiem. Dobra. No to tutaj będzie niestety smutnym trafem musiał tak do góry podjechać, na lewo. No ale no. No to tak, wyłączmy jeszcze to odcinkowe wymierzenie odległości i lecimy. Czyli w teorii, jeżeli bym może dojechał gdzieś tutaj na takiej wysokości, to tutaj już przejedziemy spokojnie i nie możemy obniżyć. Czyli idealna wysokość odmierzyliśmy na pierwszym trafem, świetnie. Teraz tak. Tu niestety musimy zniszczyć naszą wspaniałą ścieżkę rowerową, co jest bardzo złą wiadomością. Ale spokojnie, zaraz, no właśnie, bo tutaj zaczną się nam budować oczywiście jakieś budynki i inne gadżety, czego bym tutaj nie chciał, bo to ma być droga bez żadnych budynków obok. Więc trzeba za od razu tutaj to odbudowuje. Tu właściwie możemy zrobić to samo. Czekaj. O, dobra. No i jakby coś mamy to niby zrobione, że to jest ten słup zrobiony. To tutaj, tu na razie nie jest aż tak źle. I teraz tak, jakby postawić tutaj tą stację, żeby też ładnie mnie wyglądała. Co daje tutaj, możemy już zjeżdżać właściwie w dół. No, nawet bym powiedział, że to nie jest taki zły pomysł, żeby już aż tyle zjechać. Chociaż tutaj nie trzeba aż tak szybko zjeżdżać. Zjedźmy sobie o dwa na razie kawałki. I tutaj musimy niestety mimo wszystko wykręcić to i później i tak będziemy dalej wykręcać w drugą stronę, no ale no cóż. To sobie zejdźmy do takiego poziomu. Okej, całkiem nieźle. I tutaj jakbyśmy postawili właściwie, chyba bardzo opierałem się temu pomysłowi, ale chyba nie ma szans, żebyśmy nie zrobili tego w prostszy sposób niż cyk, cyk. Postawimy do tej drogi właśnie teraz i za chwilę po prostu wyłożymy drogę. I nasz budynek będzie tutaj już stać. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie, postawmy go tak my na środku. Wtedy nawet nic nie będziemy zbytnio psuć. Dobra, to mamy podłączone. Teraz wyburzamy, zmieniamy właściwie nasze torowisko na torowisko, bo tutaj była droga się pojawiła. I tak, jak widzicie, nasz budynek. Dajcie podłączenie z wszechświatem. No i tutaj to jest. I proszę bardzo. Wygląda to jak wygląda, czyli wygląda dziwnie, ale najważniejsze jest to, że to będzie działać. No, zobaczmy, jak tam nasze przystanki tramwajowe tutaj były. Okej, nie było ich tu zbytnio. Co trzeba będzie zmienić, no bo mimo wszystko to jest teraz, tu będzie takim ważnym punktem przesiadkowym. Więc sobie przesuniemy te przystanki tu. Dawaj. I tutaj postawimy przystanek jeden pod i drugi tutaj też pod. Dobra. I teraz powinno to całkiem nieźle tutaj funkcjonować. Mają bliskie dojście nawet z przejściem dla pieszych, więc nie będą musieli w ogóle w żaden sposób dodatkowo myśleć, żeby to był dla nich jakiś duży problem. Stąd musimy sobie wykręcić z kolei, tak samo z naszą drogą. Tylko tu nie będzie aż takiego dużego problemu, bo mamy obok dworzec i obok dworca po prostu sobie będziemy wykręcać. Więc dajemy sobie i tak, stąd tutaj mamy dwie rzeczy na drodze. Po pierwsze park 1, po drugie park 2. Więc tak, ten park chyba możemy przesunąć o jedną kratkę w bok. To było nie do przesunięcia. A jednak nie możemy przesunąć. No to trudno, to może być problematyczne. Chyba, że go sobie tutaj trochę wykręcimy. Czekaj. Okej, wykręciliśmy, świetnie. I tutaj będzie trzeba pojechać do góry. I tutaj nie ma na to innego bata, jak podjechać do góry i właśnie tak samo na taką tą nieludzką wysokość. Czyli czekaj, to było chyba 2 razy 2. Raz, dwa. A i nawet nad tym chyba musimy przechodzić dzięki temu. I teraz i tak nad tym wtedy już się spokojnie przyjeżdża. Dobra.
To tu sobie tak obkręcimy to. No bo nie mam pomysłów, jak inaczej to zrobić, a... Na ten słup akurat ładnie wygląda. Jakbym faktycznie go postawił tam, gdzie bym nie mógł go postawić. Ale dobra, mniejsza z tym. I tutaj wzdłuż lodowiska będziemy podążać z wjazdem. No gdzieś tutaj chyba mniej więcej będzie najlepiej. To tak. Najpierw oczywiście dwa słupy w dół. Tutaj przez to skrzyżowanie bardzo ładnie się tutaj przyjdzie. Chociaż wtedy, gdybym zrobił przez to skrzyżowanie, nawet też by nie było tak źle, ale... Ale nie, nie jest to niezbędne. No, jak nie jest coś niezbędne, to lepiej tego nie robić. I tutaj sobie będziemy wykręcać dalej. Czekaj, tu powiedzmy. Dalej tutaj. Czy ten budynek dałoby się ocalić? Oj, chyba będzie trudno. Musielibyśmy postawić pewnie tutaj słup. I wtedy go możemy spokojnie ocalić, bo przejeżdżamy nad tym wszystkim. Dobra, no to jak da się, to oczywiście to zrobimy. Czy lepiej niż na Warszawa Zachodniej. Ocalamy budynki. Nie, tam też nie będzie jakichś dużych odjazdów. O, cyk. I tu właściwie moglibyśmy to ładnie jeszcze jakoś wykręcić. Tylko, że z tej strony, bo... Od tej nam później tutaj już aż tak bardzo nie zależy, na tym zakręcie. Więc daję tutaj linie pomocnicze i stąd, i tu sobie wykręć, i tu sobie wjedź. Dobra. No to całkiem nieźle nam tutaj wejdzie, dzięki temu mamy już to podłączenie pierwsze. Dalej. Nasza kolej skończyła naszą przygodę aktualnie tutaj i ona będzie musiała kontynuować się. Stwierdzam, iż chyba będzie dobrym pomysłem, bo my tutaj już jedziemy dosyć niezłą trasą, prosto. Jakbyśmy postawili chyba tutaj drugi przystanek, stację i ostatnią gdzieś tu, trochę przechyloną, to wtedy nam może by weszło nawet. O, co nie było? Ona tak tu nie wejdzie. A gdybyśmy trochę ją przestawili, to jest jeszcze na to szansa. No, tylko tu jest park. Tylko tu jest ten jeden z tych parków, który już dzisiaj chyba drugi raz nam będzie utrudniać życie. Ale dobra, jakoś spróbujemy się z nim dogadać. Pewnie dzisiaj, pewnie tutaj tak samo jak z tamtym. Droga gruntowa będzie prościej. Okej. Dobra. I teraz tak, wybórzmy sobie te dwa kawałki. Dzięki temu będę mógł sobie spokojnie tu wypreferować nasz zakręt. Okej, całkiem nieźle. Teraz sobie dajmy... Jednak nie, nie. Jednak jest źle. Jednak nie jest aż tak nie, nieźle. A gdzie jest ta stacja? Stacja jest tu. Okej. Bardziej, im bardziej go wykręcimy, będzie tym lepiej chyba, ale... A nie możemy też zbyt bardzo pojechać potem. Dobra. Teraz powinno być już dobrze. Okej. Teraz się rozumiemy. I stąd tutaj mamy drogę jednokierunkową, tramwajową. Byłoby miło, gdyby ten nasz przystanek tramwajowy, który tutaj zepsuliśmy przed chwilą, o, postawił się ponownie. Nawet budynek się podłączył. Co się da na nasza stacja. Świetnie. Po prostu świetnie. I stąd sobie oczywiście to prosto, pięknie łączymy z tą częścią. A zrobimy to nie jakże inaczej. No to jest dosyć łatwy, prosty podjazd. Z tego, co widzę. Okej. Okay. Tu sobie wykręcimy. No a nie, to może inaczej. Tutaj. I tutaj. Dobra. I to jest dobre podłączenie. Prosto, pięknie, żwawnie. Z tym, że tutaj był lekka była odjazd w stosunku do realiów. No bo widać, że tutaj trochę tak trochę to odbiegało od ideału. O, jest tutaj było. Dobra, może od tej strony nam będzie to lepiej przejść. To jest chyba nie lepiej. A, no dobra. Nie, nie jest aż tak źle. O, linie pomocnicze, zapamiętajcie, zawsze są dobrą rzeczą. Chyba, że jest ich zbyt dużo, jak zazwyczaj to ma miejsce. No i teraz tak. Tutaj nasz budynek jedzie sobie tak, tak, tak. I teraz w teorii, gdybyśmy tutaj go ładnie za pierwszym razem, to byłoby naprawdę niebowzięcie. Żeby się ładnie postawił. To jest trudne zawsze. I żeby wszedł. Zresztą nie ma podstawy.
żeby za pierwszym razem wszedł, bo tutaj jest, trzeba nieźle go wykręcić, żeby pomiędzy tymi dwoma tutaj miejscami po prostu się zmieścił. Dobra, to tak. Jeszcze bardziej trzeba wykręcić. No to nieźle. Oho. To tak wykręcimy. Świetnie. I te... Dobra, teraz nawet mamy za duże miejsca. Nie, nie, bo chcemy jak najmniejszego zakrętu, a mimo wszystko, żeby to ładnie wyglądało. Próbujemy pogodzić dwóch największych swoich wrogów, tak? Czyli żeby było dobrze, ale nie za dobrze. O. Dobra, jest całkiem nieźle. Wybuszamy drogę. I jakie jest zmienienie jej podłączenie? Może po prostu taką zwykłą drogę podciągniemy, nie wiem, gdzieś tu. Okej, okay, nie, nie tutaj. Tutaj, świetnie. Dobra. I to powinno być dobre. I teraz można sobie zrobić po prostu proste podłączenie. To już wam zrobię na timelapsie. Dobrze, co tutaj ten... A, pociąg wyjeżdżał z tego, ok, może być. Dobrze, aby było nam prościej stworzyć tą linię, bo jak widzieliście już całość mamy zrobioną, tam trochę było komplikacji przy moście. Usuniemy sobie tą i puścimy ją po kolei od początku odtąd. Więc tak, po pierwsze jedzie przez tą stację, później jedzie przez tą stację, czy ktoś się cieszy? Nikt. Dalej tędy. Cisza. Tędy. Nawet nikt się nie cieszy. Tutaj, o, tutaj ktoś się zadowolił. Później tutaj jest piękny wyjazd. Tutaj może jeszcze trzeba ich podłączyć jakąś ścieżką do tego. W sumie to może być jeszcze jakiś pomysł. I później dojeżdżasz tutaj do ostatniej stacji. Małe te fanfary, naprawdę bardzo małe. Jeśli już jakieś w ogóle jakiekolwiek są. To już są, to są małe. No ale nawet co tu się dziwić, no oni mają po prostu tutaj w tym mieście tak dobrze zbudowaną komunikację, że już nie potrzebują więcej. A ja tu po prostu mam dobrą komunikację, chcę stworzyć dla nowej tej części mojego miasta. Dlatego to zrobiliśmy. Dobrze, tutaj sobie zrobimy zejście oczywiście. Bo co, czy, bo tu potrzebne jest. A kim ja bym był, gdybym nie zrobił im zejścia,
w miejscu tak bardzo ważnym jak dojście na bulwary i tego typu miejsca. I tu oczywiście, tak jak mówiłem przed chwilą, zrobimy sobie ścieżkę. Nie, tutaj nie. Tu. I stąd sobie zrobimy ją. Czekaj. Dobra. I stąd tu. Świetnie, bardzo ładnie wygląda. Ludzie, zobaczcie, ludzie już korzystają, a mówili, że im się nie podoba. No, zobaczmy. Ludzie weszli, 9 osób, a na całej linii, średnio się pojawiali ludzie, naprawdę. Zobaczmy, tutaj nawet jest parę osób. Świetnie, no dobra, to znaczy, że to jest sukces. Natomiast teraz przechodzimy do tej części. Czekaj, biura się jeszcze chcą budować. Biura. No, na razie na biura to chyba nie mamy mocnych. Możemy im dać, co, jeśli już jakiś przemysł ma się budować z tej kategorii, to dajmy im tutaj taki mały pasek, może, żeby mieli. Ale tak poza tym to na razie zbytnio nie mam na nich miejsca. Tutaj, nie, tutaj. Tak. No i tutaj dajemy sobie jakiś tam tą drogę, taką zwykłą, podstawową, najpodstawowszą. O, i tutaj tak samo będzie z wjazdem tu. Świetnie. I tu nawet możemy sobie zrobić jeszcze jeden taki kawałek, żeby było tego trochę więcej. Tutaj. I tutaj na razie nie będziemy się łączyć, bo przejazdy kolejowe to zło. Spowalniają i pociągi, i pasażerów. A tego tutaj byśmy nie chcieli oczywiście. Dobra, tu macie ładny wyjazd i tutaj macie też ładny wyjazd. Świetnie. Czy jakiś tutaj jest specjalny przemysł? Chyba nie, ale przepisy może jakieś wchodzą. Więc proszę bardzo, macie to. I dajcie, żebyście się mogli budować. Czyli cyk, cyk, cyk. Jeszcze wam wodę dociągniemy i będzie wszystko idealnie. A, tylko tutaj tak oczywiście przypominamy o tym, że to jest ścieżka rowerowa i tutaj się nie budujecie. Bo inaczej będzie to źle wyglądać, jak ktoś będzie budować. No, co nie? I stąd to właściwie nawet można byłoby gdzieś dociągnąć tą ścieżkę rowerową. Raz, dwa, trzy. Tutaj nie, to jeszcze nad tym musi przyjechać. Tak. Do tego drugiego przemysłu możemy dociągnąć w sumie. To nie jest jakoś strasznie daleko. Jak to? Okej, jednak trzeba by było zrobić po drugiej stronie. Dobra, niech im będzie. I tutaj, obok tego promu, to nawet nie będzie aż taki zły pomysł. I tutaj byśmy sobie zrobili przejście. Tylko tu trzeba bardziej wykręcić do tego przejścia. Bo mimo wszystko, jak bardzo byśmy nie chcieli, to musi być ładnie wszystko pozaokrąglone i dopiero wtedy robimy nam się ładne przejścia dla pieszych. Z tego typu miejsca. Okej, dobra. Mamy podłączenie, więc jakby coś tutaj się budujecie. Co jest z wodą? Wodę nawet w tych miejscach widzę, że mieliście od razu w pakiecie. Tylko w niektórych miejscach, a w pozostałych trzeba i tak dociągnąć. Ale jakby coś już wiecie, gdzie macie co robić i tak dalej. Dobra, to mamy zrobione. Wracając do meritum, czyli do tego, że jest za ciemne, żebym teraz cokolwiek widział. Ej, no bez kitu. Teraz to jest naprawdę za ciemne, żeby cokolwiek zrobił. Tu mogę dać trochę więcej, żebyście pobudowali, ale to tylko tutaj na kawałek. I tutaj i tak musimy zrobić nasz przystanek plamowy na samym końcu. Bo nawet pod mostem. No, może to nawet nie jest taki zły pomysł. Przystań pod mostem. W Warszawie nie mamy przystań. Mamy promy, ale nie mamy przystani pod mostem, niestety. No cóż. Pewne rzeczy są tu, a w realiach nie ma, no tak zawsze jest tutaj niestety w tej grze. Tutaj, tutaj i stąd, tutaj jedzie ta droga. My sobie ją dociągniemy gdzieś dotąd. I stąd byśmy sobie zrobili drogę poprzeczną, jadącą do góry. Tak, jadącą do góry, tutaj nawet. Nie, dobra, to tutaj trzeba już zrobić zakrętem. Tutaj wykręcisz i tutaj się podłączysz. Okej. Tak, żeby jakby coś mieli podłączenie, w ogóle tu zobaczcie, jaki jest niezły ruch. W sensie, nie rozumiem, że tutaj są bramki w ogóle, ale naprawdę, to jest mocno wykorzystywany ruch i z tego co widzę nawet na most, to też zbytnio, głównie do tej dzielnicy po prostu tak dużo osób jedzie.
Bardzo dobrze. O, i tutaj ta nasza nowa droga też już widzę, że jest rozchwytywana. Tu sobie zrobimy oczywiście zakręt. O, żeby było coś takiego. Nie, chyba tutaj... Tak, w tym miejscu nie było aż takie to złe, jak była ta półka. No ma, to jakby coś, możecie sobie tutaj już jeździć. No ja mam tutaj, żebyście się wszędzie mogli budować. I nasze promy, żeby tutaj dopływały, bo aktualnie wątpię, żeby to robiły, jeżeli nie mają tutaj podłączenia liniowego. Nasze promy, promy cyk i ty tutaj, nie wiem jak to odcinek, ale to zaraz sprawdzę. Stąd tutaj, dobra. I stąd tutaj przystanek, jakby coś też macie. No ma, to tam mamy zrobione. Jakby jakiś prom od razu chciał płynąć stąd do naszego hubu, oczywiście im to pozwolimy za pomocą takiego prostego klika i ewentualnie nawet możemy zrobić tutaj taki zakręt. Jakbyśmy w sumie, dobra, puścimy im tutaj jakąś małą linię bezpośredniego łącza, ale oczywiście zakrętem, tutaj i tutaj. Tak, bo tutaj to w ogóle się zrobił niezły punkt przesiadkowy dla wszystkich promów, jakbyście nie wiedzieli jeszcze. Tutaj to nie wiem, no może mało jest ruch, ale jest duży ruch. To się wydaje, że to jest mały ruch, ale tak naprawdę tutaj jest ogromny ruch. Tak, w ogóle tutaj byśmy has... Chyba my go i tak wciśniemy na tą drugą część, bo tak będzie tutaj, z tej strony chyba nawet lepiej. Cyk. Co? Jak to zbyt dużo? Tutaj, nie, tu jest... Przyznaję, że tutaj się zrobił niezły węzeł komunikacyjny, no ale... No ale nawet przesadę, to zbyt ładnie tutaj wchodzi, żeby to nie... Żeby tu się nie udało. Okej. Okay. Się udało, się udało i tutaj tak samo musi się udać. Dobra, to tam mamy zebrane, teraz tylko jakbyśmy znaleźli tą linię, która teraz tutaj nam płynie, żeby ją dociągnąć. Dobra, to najprostsze patenty na zmienne linii, usuń i dodaj nową. Mówię wam, prostszych patentów na to niestety nie ma. O, i będzie po prostu się nie sobie tutaj dopłynąć, więc będzie od razu trochę też lepiej. A, i widzę, że tutaj też niektóre linie też zmieniły trasę. No dobra, niech, na razie niech tak będzie. Jeżeli macie taką faktycznie potrzebę, to niech już wam tak będzie. Dobra, czas jest zły. Ale powiedzmy sobie, że jeszcze jest 10 minut, bo wy i tak mieliście timelapse, więc powinniście mieć więcej trochę czasu. Dobra, tutaj mamy nasze... Chyba, żebym to zobaczył, to muszę sobie wejść w... Jest taka jedna mapa, ona też powinna być tutaj. O, jest. Okej. Okay. Tutaj, tak, bo tu był pomysł, żeby w tym miejscu sobie zrobić tej stację jedną jeszcze, taką pasażerską. Gdzieś mniej więcej w tych rejonach. I później, że ten pociąg właśnie pojechał tak jak jest ten most, gdzieś tutaj. I później prawdopodobnie dojechał nawet gdzieś tu, bo to byłby taki wtedy niezły skrót. Natomiast i przez tę stację oczywiście tutaj. Natomiast jak my to zrobimy faktycznie, to nie. Jeszcze zanim to ja się zastanawiam, o właśnie gdzie jest ta stacja metra. A, to ona by mogła nawet tutaj gdzieś wyjechać na górę. To możemy nawet tutaj chwilowo postawić stację. Chyba po drugiej stronie trzeba jest jednak ją postawić. Tak, będzie trochę do góry podniesiona. Jeszcze źle. Teraz już powinno być lepiej. Świetnie. Okej, więc dojedziemy tutaj. Tak, i macie podłączenie. Macie podłączenie. I nawet w teorii można do tego dociągnąć jakieś inne komunikacje. Ale dobra, na razie nad tym nie będziemy jeszcze myśleć aż tak bardzo. Natomiast tutaj się ciągnęła, nie ciągnęła się. Przynajmniej się ciągnęła jakaś woda. A, to dajmy sobie wszędzie teraz wodę. Dobra, no to tutaj sobie zróbmy jakąś taką prostą drogę. Tak, bo ja tutaj aż dociągnąłem tą drogę i chyba właściwie na to od nie możemy nawet pociągnąć. Teraz tak, nie, musimy poczekać jeszcze zrobić dzień. Bo ja w tej nocy to ja nic tutaj kompletnie nie widzę. A nie chcę postawić czegoś na ślepo.
Możemy się pozajmować komunikacją w tym czasie. Dobra, mamy nasz pociąg. Zobaczmy, jak sobie jedzie. I zobaczmy na linię. Okej, jest tak w miarę używana, bym powiedział. No i nawet niektórych to w miarę bardzo. Są niektóre pociągi, ten akurat ma 4, ale w przeciwną stronę, który jechał, ma 73 osoby, które dojeżdżają. Zaraz zobaczymy, jak wysiądą. Tutaj pewnie ktoś wsiądzie, wysiądzie. Tak, dosyć dużo osób chce jechać tutaj, do tej części handlowej, z tego co widzimy. Okej, w naszym jest już 8, a tamtym, co pojechał, do 73. Tak, i teraz ma 37 osób. Okej. Tak, bo on tam na razie zawraca, może kiedyś będzie mieć jeszcze coś dalej. Nasz pociąg, tutaj już więcej osób wsiadło, wysiadło. No nie, powiem wam, że naprawdę jestem mile zaskoczony, jeżeli chodzi o tą kolej jednoszynową, bo jest dosyć dużo ludzi z niej korzysta. Pewnie inne linie trochę spadły przez to, no ale no. No, no co tu już mówić, no. Nie ma nigdy inwestycji, które działają w jedną stronę dobrze. Swoją drogą, bo tutaj jest ten taki piękny zjazd, my nie puściliśmy żadnego autobusu tutaj. To puśćmy. To... A, dobra, zrobił się dzień, tak? Jest dzień, to nie. Na dzień to trzeba korzystać, bo później znowu zniknie i nie będzie co robić. Więc dobra. Tutaj sobie zrobimy ten dojazd, faktycznie, tak, tutaj jest ta ścieżka. Tą ścieżkę niestety trochę rozwali, no cóż. Nie, nie, nie. Tutaj dojdźmy. I sobie stąd, czekaj. Szcząc, szcząc, szcząc. O, dojście, czekaj. Proszę bardzo, da. Macie dojście jakby coś. Jakby wam bardzo brakowało. Tutaj widzę, że ludzie już idą. A no tak, bo im zepsułem to przejście. Przez chwilę, nie, przez chwilę już go nie było i od razu zaczęli już panikować. No ale to jest główne podłączenie tam, tak. To się nawet nie dziwię, że mogli panikować. Aha, to tylko tak jednorazowo zniknęła ta droga. Niech nie będzie. I tutaj sobie zróbmy to nasze podłączenie, bo tutaj to widziałem, że miało dosyć duże zainteresowanie. I sobie to ulepszmy z podwójnym zjazdem, tutaj oczywiście wywalając to. I tutaj jest ładny, piękny zjazd, więc też już bym go zostawił. O, taki. Więc tu mamy podłączenie, jakby coś. Tutaj się ciągnie nasza droga spiralowa w dół, to się im podoba. I tutaj mnie się by z kolei podobała stacja pasażerska. No, tylko się zapisuje. No i nawet widzę, że nie tylko mnie się by podoba. Okej, okay. Tak. Tutaj jest trochę zbyt blisko, ale jakbyśmy ją na przykład w ten sposób sobie postawili. Co prawda wygląda to naprawdę jakby grom z jasnego nieba. Ale za chwilę, jak to sobie wyrównamy tutaj trochę bardziej ten teren i to będzie lepiej wyglądać, to powiem wam, że to może nawet całkiem zainteresować nie tylko moje oko, ale i turystów. Dobra. Tak, możemy tu sobie w sumie... Czekaj. Okej, no ma. Tu mamy wyrównane. I tutaj tak samo możemy sobie trochę to wyrównać. Będzie ładniej to pod tym tekstem wyglądać. I nasz pociąg przy okazji nawet może sobie trochę zjedzie. Wiadomo, że byłoby idealnie, gdyby on tutaj... Właściwie to chyba nie jest aż takie mało realne. Gdybyśmy to podciągnęli tak do góry, to może on tu już wyląduje. Nie, musiałby chyba przez górę przejechać, żeby to zrobił. Sprawdźmy. W sensie wątpię, bo... Ale jednak... Bo nie powinny, ale... Ale w City Skylines da się niektóre rzeczy zbagować, przebagować i wtedy wychodzą nam takie piękne cuda. No ma, tutaj sobie zrobimy ten dojazd i tutaj, jak mówiłem, będzie po prostu w przyszłości most, który nam połączy tą część z tą częścią i tutaj jeszcze nie jestem przekonany. Czy zrobimy sobie tutaj od razu zakręt, bo możemy nawet właściwie, i bezpośrednio tutaj most. Może tak będzie, że tu będą po prostu dwa mosty, a nie jeden przy sobie, jak zazwyczaj lubię robić. Więc póki co faktycznie możemy nawet im tutaj tak wykręcić to, żeby się już bali i się nie budowali jakby coś. No. I jakby coś macie, że coś takiego może tu kiedyś nastąpi, a czy tak będzie, to tego nie wiem. Tu sobie wyłączmy to. Mówię, wyłączmy. Dobra. I co do komunikacji, tutaj na górze mówiliśmy, że tu będzie głównie oczywiście kolej jednoszynowa. To przy tym oczywiście pozostajemy.
ale też będzie miejscami sporadycznie, bo metra tutaj nie chcę robić na górze, tak? To jest o to mi chodzi głównie. Ale sporadycznie będzie się przejawiać też oczywiście tramwaj. Przez tę dzielnicę może w jakimś miejscu przejedzie, nie wiem. Zaraz się jeszcze zastanowię. Na razie zróbmy sobie jakieś tutaj kratki i na tym dzisiejszy odcinek właściwie skończymy, bo tutaj dosyć dużo było się już i tak działo, a znając życie on już trwa i tyle mogę na ten temat pewnie powiedzieć, bo jest na tyle już długi, że. A tu sobie postawimy z kolei jakiś może. Tak, mamy jakiś monument, nawet byśmy mogli sobie tutaj walnąć. O, i powiem, to byłoby niezłe, ale może coś jeszcze innego byśmy tu sobie postawili. To też nam tu wejdzie. To bym kiedyś na pewno chciał postawić, a w teorii nas stać. To może postawimy sobie. Wiecie, gdzie to będzie? Postawimy sobie. Tu sobie to postawię. To jest idealne miejsce. To sobie nazwę, to jest platforma startowa. Tu będzie. Tak, bo to jest po prostu na obrzeżach. Tutaj mamy. Nic nie mamy aktualnie, co nie? A tutaj taka platforma startowa, to byłoby to. Swoją drogą podobno, ale wątpię. Nie ma. Proszę bardzo. Platforma startowa. Tak, myślałem, że polskie znaki, ale to tylko u niektórych osób się pojawiły polskie znaki, z tego co widzę. Dobrze, natomiast tak czy siak jakiś monument byśmy tutaj im walnęli. No to skoro nie możemy tutaj zbyt nic, to proszę bardzo. Nie, nie, to jest trochę drogie. Ja tak popatrzyłem na to jeszcze raz. To okazało się, że jednak to kosztuje dużo. To ładnie wygląda. Ale chciałbym coś wysokiego, a małego. W sensie taką rakietę. Obserwatorium to też jest jeden z takich epickich budynków. Naprawdę, to jest po prostu takie. Oh yeah. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Tu sobie walniemy coś takiego. No, minęło się miasta. Natomiast tutaj. Natomiast tutaj. Sobie czekaj. Czy to nie ma chyba lepszego miejsca? Dobra, tylko tu musimy przebudować tą linię i będzie idealnie. Natomiast tutaj sobie damy to, pływające takie coś, to będzie idealnie im tutaj prezentować się przed wjazdem. Czekaj, plamy tutaj są. Tak jak widzicie, te plamy to jest naprawdę wysokiej klasy. Środek, skoro jest aż tak daleko, albo alfabetycznie go wzięli, tylko tu nie z polskim alfabetem. Dobra, to tutaj ładnie wchodzi i jeszcze ostatni budynek, który chciałem postawić, jakiś wysoki, no kurczę. Ile to kosztuje? 120, stać mnie. Dobra, ale nie aż tak wąski. Ten by tutaj ładnie wszedł. Bo to jest taka. Ale nie, ten z kolei będzie już tutaj nam psuć widok tego drugiego budynku. Co to jest? Biblioteka akademicka? To trzeba będzie postawić. To trzeba będzie naprawdę postawić. Biblioteka akademicka. No nie pamiętałem takich budynków. Że coś. No, no tak, wiem, czy mogę, nie pamiętałem, bo jeszcze go nigdy nie postawiłem. Dobra, to by tutaj naprawdę pięknie wyglądało. Ratusz. Kurczę, jakiś ładny budynek, który nam tutaj się wejdzie, nie za fortunę. Widzę, to jest. Duże wymagania mam do nich. Bo chyba takich budynków tutaj nie ma. Dobra, postawimy sobie. Nie, no, bez przesady. Postawmy sobie. Nie. Nie, to jest małe. To też jest małe. Sąd, nie. Płuca, nie wejdą. No, postawmy sobie, to możemy postawić. Opera. Tak, ile kosztuje opera? Opera kosztuje całkiem. Na tyle, że mnie stać. Więc możemy. Włącz play. I ty sobie dojedziesz tutaj i tutaj się podłączysz. No, wygląda tak, jak wygląda, ale już może być. I tutaj sobie dajmy oczywiście, żeby to wszystko był poza tym obszarem, tak, bo tutaj wiadomo jest hałas, chaos i tak dalej, jeszcze inne rzeczy. Kto tam wie, co tam wymyślili. Tutaj, tak, tutaj też. Tak, tu sobie dajmy moment w sumie. I tutaj to. I całą resztę z niektórymi miejscami, gdzie sobie wstawimy później sklepiki zwykłe. Proszę bardzo, to będzie coś takiego. Dobra. Tak, dobra.
I jakieś parę małych sklepików tutaj pod tym możemy im powrzucać. Małych, no bo nie chcemy tutaj jakiegoś hałasu, a też chcemy, żeby były głównie ekologiczne, ale akurat w takich miejscach możemy paru takich powrzucać sobie, takich zwykłych nawet. Żeby po prostu było takie w normalnym życiu, tak? Że macie normalne sklepy. A nie, że macie tylko macie kolejny najbliższy sklep po drugim końcu. Przecież normalnie macie żabki gdzieś niedaleko, co nie? Czy jakieś Carrefoura nawet. No. Więc dobra, sądzę, że ten projekt na dzisiaj, tą część, którą dzisiaj zrobiliśmy, naprawdę nieźle im weszła. Ja tu zrobię przejście dla pierwszych i przejście do tego miejsca, natomiast to już będzie w kolejnym odcinku, a na dzisiaj na samo zakończenie piękne. Dodamy im tu przystanek, bo tutaj jest nowa część, więc tramwaje powinny się tutaj zatrzymywać oczywiście. Może nawet będą wyjeżdżać tutaj w tą dzielnicę, to jeszcze zobaczymy jak będzie. I wywalmy oczywiście sygnalizację świetlną tutaj i tutaj. Dobrze. A, i tu mają metro jeszcze. No, to full wypas. Tylko, że to jest ostatnia stacja, bo tutaj metro już dalej nie będzie jechać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No ma. Tu macie ładną, piękną komunikację i oczywiście to, co najważniejsze. Cześć!